Oj, pogoda dzisiaj nam dopisuje. Słoneczko się pojawiło. Zabrałem sam spacerek. Zabrałem ze sobą 60 mm makro. Zobaczymy. Powoli. Hej, spokojnie. Gdzie się tak śpieszysz, piesku? No i góra sierakowska zdobyta. 92 metry. No może nie są tu Alpy, Tatry, ale i tak jest fajnie. Zobaczcie. Mamy piękne bagna. Tam widać. Fajna ścieżynka na górze. Cały czas grzbietem. No i to słoneczko dzisiaj. Ślicznie. No jest magia. Czysta magia. O, ja robiłem zdjęcia tą 60 dzisiaj, co zabrałem, ale przyszedłem tutaj, no i trochę brakowało mi. Chciałem trochę szerzej, co najmniej, jakieś 28, może jeszcze szerzej. Także użyłem iPhone'a do paru zdjęć tutaj. No jest mega klimat. Baja. Oj, nie żałuję, że tu wyszedłem dzisiaj. Nie sądziłem, że będzie aż tak ładnie. To jest mega. Fajny stary konar znalazłem. Kiedyś może tutaj na jakiś zachód z szerokim kątem mogło być ciekawie. Tylko to musiało być niedługo, dopóki wszędzie woda na bagnach i nie będzie liści. No dobra, kończę spacerek. Po drodze miałem okazję spotkać przemiłą okazję pana leśniczego. Pogonił mnie, że z gomiem bez smyczy chodzę, także teraz piesek już na smyczy. Nie będę się już tam jeszcze wykłócał. Mandatu nie dał, bo nie było źle. Także na razie pies na smyczy. No i co? Fajnie było. Chyba muszę zrobić takie spacerki z aparatem, żeby robić zdjęcia na wschody, z zachody słońca. Wybierać, jak to najfajniej by pasowało tego dnia, albo jak będę miał czas. I teraz taka godzinka, dwie godzinki się byłbym w stanie wysupłać. No, byłoby fajnie. Ścieżka robi się tak wąska. No to ja wiem, że to jest droga dla mnie. Pięknie. A wy co sądzicie o takich spacerkach? Chcielibyście oglądać słowika, jak gdzieś chodzi? No dla mnie to byłby taki plus, że miałbym jakąś motywację. Że ktoś tam będzie mnie kontrolował, czy byłem na tym spacerze, czy nie. Napiszcie w komentarzu.